Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w 36. odcinku Zagrajmy w MTA Best Play. Lecimy sobie kolejnym odcinkiem z Podkowanej. Dobra, Energy sobie spawnuje. Tak, obiecałem jeszcze dwie podkowy tutaj w okolicy. Przejadę? Nie przejadę. Dobra. Uwijać się, uwijać się. Wow, ale miałem przecięcie. Dobra, jedziemy. Niestety muszę wjechać do wolnej strefy. I zaraz wam tu w okolicach pokażę kilka podków. Może... Może teraz bym już wam pokazał tutaj. Dwie. To jest za koło plaży. Muszę widzieć, woda się tutaj jest. I mamy tutaj w pierwszym domku przy tych schodach. Mamy podkowę. Następną mamy dość niedaleko. Może radyjko. Jeszcze jej nie widać. Zjadę tędy. O. Nie tak sobie to wyobrażałem, ale okej. Okay. O, jeszcze wlazłem na niego. Dobra, lecimy. Mamy drugą podkowę. To jest trochę dalej od tego domu. Zresztą sami widzieliście, powinniście trafić. Wszystko widać. W miarę. Chód i te sprawy. Dobra, jedziemy sobie dalej. Po podkowy. Wracamy na plażę. Musimy jechać teraz na radyjko. Właśnie radyjko. Trochę słabo. Wkurzają mnie te właśnie wolne strefy i ograniczenia. Lamborghini nowe. Dawaj, dawaj, dawaj. Zawiedziemy z powrotem. No właśnie. Patrzcie, czy tutaj nas strefa łapie. To mamy dysko festynu właśnie, można się teleportować do festynu. Dobra, jesteśmy. Tylko jak tu się wchodziło? Skoczyłam? Skoczy. Za tego koła diabelskiego, którego chyba tutaj nie ma. Nie wiem, czy wycofali, czy coś. Chyba tak. Nie ma, zawsze tu było. No spoko. Dobra, gazu jedziemy. Tam muszę sobie zespawnować helikopter. Wow. A, bo tu jest ten kościół. A, bo ja muszę tutaj po zewnętrznej jechać. O, ja mnie podrzuciło. Spoczko. Tutaj przyjadę. Porobione te murki. Dobra, i teraz niestety dość ciężko tu będzie. Znaczy, no, kto umie grać w GTA, to będzie dla niego pikuś. Dla mnie to taki średni. Musimy jakoś tak wysiąść na tej wieży. Muszę tak wylądować. Muszę na niej wylądować, nie? Trochę za szybko. Właśnie. Tak powolnym ruchem. O, o. Dawniej dziś miałem lepszą tą wprawę do latania. Nie wysiądę. Muszę się poprawić. Za bardzo teraz znowu. Podniósł się, w sumie było dobrze. Ląduj. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie porwie. Niech leci. A teraz spokojnie muszę tu zejść. O, jest. Dobra, no niestety teraz musimy zaliczyć Dida. Bo inaczej się stąd nie wydostaniemy. Mamy trzy podkowy. Idziemy tutaj zespawnione na Grove Street.
sumie całkiem spoko. Spierdzielajmy stąd. Tu widzę, że kręci się jakiś policjant. Tak, gdzie mam to teraz pokazać jeszcze miejsca na te napotkowe? W sumie, no tak. Tutaj już reszta terytorium, tutaj to nie ma. Ten jedzie za mną, no, brakowało tego. Gdzieś podkowa jest tutaj podobno na komisariacie, ale się nie spotkałem z tym. Spierdzielaj, gościu. On nie otworzy mi się parking, no właśnie, bo nie jestem policjantem. Się tyle, że nigdzie nie widzę. Znaczy ja właśnie tu nie zebrałem, ale słyszałem. Dobra, czas wyjechać, tylko pytanie, czy mnie wypuści. Właśnie nie. To mnie teraz nie będzie chciał wypuścić. Widzicie, wpakowaliśmy się. On sobie będzie teraz latał. Ja muszę chyba killa zrobić. Dobra, killujemy się. Chociaż. Widzę, że będzie wyjeżdżał. No podjeżdżaj, otwórz. Co on robi? Dzięki. A, już wiem, gdzie jedną podkowę wam tu pokażę. Ta mi się przypomniała. Jest to ratusz na Mruczniku. Mamy. Piątą podkowę. Lecimy sobie dalej. Dobra, to wiecie co? Kierujemy się na cmentarz. Tam koło cmentarza są dwie. Czekajcie, tu jeszcze jest taka dzielnica właśnie handlowa. Tak, to tutaj. Dobra, wejdźmy tam. Nawet lepiej sobie zaspawnuję motor, będzie szybciej. Ciągnie? Ciągnie. Tak to nie wiadę. Jak mnie podrzuca, ja pierdzielę. Dobra, spoczko, jedziemy. I tu będzie w rogu, pamiętam. Z Przemkiem gdzieś przypadkowo znaleźliśmy rok temu. Całkiem przypadkiem. Fuck. Dobra, grzejemy na cmentarz. Jak to brzmi? Jedziemy sobie, jedziemy. Ciśniemy. Tu gdzieś za. Gdzie to było? W prawo? Chyba przerąbałem. Sprawę. Tu trzeba było. No właśnie. Tu mamy do tenisa. Za będziemy mieć cmentarz. Jesteśmy. Tylko na cmentarz znowu nam helikopter będzie potrzebny. Tylko tak, żeby zespawnować go, żeby on wystartował. Maverick. Ja się zawsze myślałem, że tutaj jak chodziłem na cmentarzu, że tam w środku, w grobie czy coś. Bo to genialna lokalizacja. A tu jednak nie. Na dachu.
Dobrze, przeżyję. Fak, mogłem w sumie przeskoczyć murek. Jeszcze trzy podkowy. Mam pomysł, gdzie wam dwie pokazać. W sumie trzecią też sobie przypominam jeszcze jedną. To chyba akurat tak pokażemy. Chyba, że mi się coś przypomni. Tam musimy jechać koło warsztatu tego tuningowego. Tutaj, dobrze. Grzejemy. Gdzieś tu zaraz. O. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś tutaj przeleciałem, jak założyłem nowe konto, że tu takie przejścia są. Ale tu nie, tu nie, tu nie mam wejść, nie, tu nie, tu doskoczę tam, nie, przebiec tam dalej. Nasze Kawasaki stoi, Ninja. To z barwy w ogóle nie przypominają. I mamy. Chociaż przypomniała mi się jedna podkowa. Jednak, kurde, tam w głowie coś siedzi. Powiem wam, że... No, przypominają się, jak jesteśmy w okolicach, nie? To mi się przypominają, że są... w kilku miejscach. Tak, grzejemy na parking. To dość niedaleko tutaj, stąd. I tu gdzieś będzie. Pamiętam, przy żółtej budce jest. Mamy jeszcze jedno. To jedziemy na napis Wynowód, na którym się znajduje. Kolejny. No i jeszcze jest jeden odcinek i kończymy przygody w Los Santos z podkowami. Lecimy sobie raczej, nie wiem, czy dalsze odcinki będą tutaj po okolicach, po tych zadupiach, czy w mieście San Ferio zacznę. No jeszcze wiem, że minimum dwie są. Właśnie tu jest ten ból z tym wejściem. Więc ja zawsze sobie kombinuję tak, że spełnuję sobie jakąś ciężarówkę, Jankę. Właśnie, i tu jest ten też ból, że nie mogę zespełnować samochodu w tej strefie. Muszę wyjść z wolnej strefy. Dobra. Jest. Więc to podkowo, tylko tak już jakoś to skręci, bo to teraz w ogóle nie będzie hamowało. Właśnie o to mi chodziło, że będzie ten ból. Dobra, nie wiem, czy się teraz uda. Chyba jeszcze nie. Nie wiem, czy to nie będzie za mało. Tak. No nie mówcie, że nie wskoczy na niego. Na pierdzie. O, jednak. Dobra. O Boże. Przydałby się wysoki skok. O, dobra. Tutaj jest, mamy 30 podkowę. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w kolejnym odcinku.